Minęła godzina 12, kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj pan Marcin Lipka, główny ekonomista firmy Cinciarz.pl, z którym porozmawiamy o jego stosunkowo pesymistycznych prognozach dla polskiej gospodarki, ale także o polityce pieniężnej w kontekście wtorkowej zapowiedzi przewodniczącego Fedu, że instytucja teraz wznowi zakupy aktywów finansowych, co trochę przypomina ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej. Porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście można te programy do siebie porównywać. Serdecznie zapraszam. Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan jednym z trzech uczestników konkursu prognostycznego Parkietu i Rzeczpospolitej, którzy spodziewają się, że już w 2020 roku tempo wzrostu polskiej gospodarki spadnie poniżej 3%. Co więcej, to nie chodzi o jeden kwartał, na przykład czwarty kwartał 2020 roku, tylko w świetle pańskich prognoz w całym 2020 roku średnio wzrost PKB będzie już poniżej 3%. Co by oznaczało, że będzie to najgorszy rok od 2013 roku. Skąd ten pesymizm? Tak, oczekuję, że 2020 będziemy mieli PKB wzrost z dwójką na początku. Mhm. Skąd wynika to przeświadczenie? Ja bym cofnął się do tych ubiegłych dwóch i pół roku. Skąd był taki szybki wzrost gospodarczy? Wzrost na piątkę i pięć takich przyczyn zidentyfikowałem, dlaczego to był wzrost na piątkę. Nie mylić tutaj oczywiście. Ładnie się składa, pięć przyczyn. Ładnie się składa. Pierwszą taką przyczyną to był cały czas do połowy 2018 roku solidny wzrost za granicą. Mieliśmy tam kilka takich pozytywnych wydarzeń, wybory we Francji, całkiem niezła sytuacja gospodarcza w Niemczech. W 2018 początek to już start wojny handlowej, pogorszenie w przemyśle, najpierw kwestie związane z przemysłem motoryzacyjnym, jakieś tam kwestie związane z transportem na arenie, prawda? Wszystko to wydawało się, że to są czynniki jednorazowe, potem okazało się, że oczywiście nie są. Tak. Więc to był taki jeden element, pierwszy element, który pchał w górę polską gospodarkę 2017-2018. Drugim takim elementem była migracja. Mnóstwo młodych, zdolnych, chętnych do pracy osób przyjechało za wschodniej granicy. To według mnie wspierało wzrost gospodarczy 2017-2018 około 0,6-0,7 punkta procentowego w każdym z tych kanałem, lat. Kanałem konsumpcji, czy takim kanałem, że trzymało w ryzach koszty pracy? I wszystkimi tymi kanałami. To też zdecydowanie jest lepsza imigracja niż na przykład w krajach Zatoki Perskiej, gdzie te osoby przede wszystkim tylko pracują i wysyłają zarobione środki za granicę. U nas część wysyłają, a część konsumują, co możemy zobaczyć chociażby w sklepach, w restauracjach i tak dalej. I tak dalej. Także to był taki drugi kanał, który podtrzymywał ten wzrost gospodarczy. Trzecim kanałem to była relatywnie dobra jednak sytuacja na krajowym rynku pracy. Mieliśmy wzrost zatrudnienia, spadki bezrobocia. Niezależnie od tego, jaką miarę tego rynku pracy przyjęliśmy, widać było, że on się poprawia. Natomiast od drugiego kwartału 2018 ten rynek pracy według mnie już się nie poprawia. Najpierw widzimy spadek ogólnego poziomu liczby zatrudnionych według BAEL i ten spadek drugi kwartał 2019 do... Ja tu panu wejdę w słowo, do tego rynku pracy wrócimy za chwilę. Proszę jeszcze powiedzieć dwie pozostałe przyczyny, czwartą i piątą. Czwartą przyczyną to była kwestia wydatków związanych z wyborami samorządowymi, ogólnie te lokalne inwestycje. To wydaje mi się też popchnęło PKB w górę. No i oczywiście piąta przyczyna, tak zwana piątka, można powiedzieć, naszego rządu, czyli te kwestie związane z programami socjalnymi. 500+, 300+, 13 emerytura, to się rozkładało w różnym stopniu na różne kwartały, natomiast nie da się ukryć, że to również wspomagało, no przede wszystkim oczywiście konsumpcję, ale też w jakimś stopniu inwestycje. No i teraz dochodzimy do kluczowej sprawy, bo rozumiem, że nie wszystkie z tych sił przestały działać. To znaczy można się zgodzić i właściwie trudno z tym polemizować, że inwestycje staną w miejscu. Ta górka samorządowa jest za nami, cykl wydatkowania funduszy unijnych wygasa. Czyli już jedno out. Jedno out, tak. Spowolnienie za granicą rzecz ewidentna, no ale wyhamowanie konsumpcji, bo to też u pana w prognozach widać, to jest jednak coś, co mnie zdumiewa. Tym bardziej w kontekście na przykład znaczącej podwyżki płacy minimalnej, która by się wydawała, że jednak podtrzyma wzrost dochodów gospodarstw domowych. Ta płaca minimalna, rzeczywiście ona może podtrzymać wśród tych najmniej, najgorzej sytuowanych gospodarstw domowych, ale to będzie pewien proces. Dodatkowo również taka nagła podwyżka wynagrodzenia minimalnego
jednak rodzi też za sobą negatywne skutki. Takie negatywne skutki mogliśmy zaobserwować chociażby w Korei Południowej, gdzie mieliśmy skokowy wzrost pensji minimalnej i tam w sprzedaży, w usługach utracono około 200 tysięcy miejsc pracy. A Korea Południowa to w miarę dobrze zarządzana gospodarka, a jednak pomysł takiego skokowego w granicach 50%, takie były plany, one nie zostały zrealizowane w Korei Południowej, gdyż wycofano się w ogóle z tych planów właśnie ze względu na ograniczenie zatrudnienia w tych sektorach, gdzie ta płaca była najniższa. Tego przykładu jeszcze nie słyszałem. Słyszałem oczywiście o Węgrzech, była mowa o Namibii, też słyszałem, ale... A pisałem o tym felieton, także no. Polecam, zapraszam. Ale wspomniał Pan właśnie o tym, że spodziewał się Pan, że już widać pewne oznaki osłabienia na rynku pracy. Rozumiem, że chodzi o raczej hamowanie popytu i wzrostu zatrudnienia, a nie o dynamikę wynagrodzeń. Chodzi o to, że mniej osób będzie jednak pracowało w tej gospodarce. Głównym elementem spowalniającym do zatrudnienia oczywiście są kwestie demograficzne. Natomiast wydaje mi się, że na przykład ta grupa osób, która przeszła na emeryturę, tą wcześniejszą, można powiedzieć, emeryturę, zmienionemu, obniżonemu ustawowemu wiekowi emerytalnemu, one kontynuowały w znacznym stopniu pracę. Ten okres może się kończyć, te 2 lata, te 3 lata kontynuacji pracy mogą się u tych osób kończyć. Dodatkowo, tak jak mówiłem, już widać kwartał do kwartału, drugi kwartał 2019 do drugi kwartał 2018, tam prawie 100 tysięcy miejsc pracy ubyło według badania Baer, ono jest odsezonowane, więc widać już, że ten proces zachodzi. Więc ten rynek pracy według mnie nie będzie w takim stopniu kontrybuował pozytywnie, jak to miało miejsce w tych poprzednich dobrych kilku kwartałach. Czyli będzie tak, że płace będą nadal rosły, prawdopodobnie potęgowane przez podwyżki płacy minimalnej, ale cały fundusz płac, biorąc pod uwagę zmiany... Ja bym powiedział nawet, że nawet bezrobocie będzie też spadać, bo to osoby, które chcą znaleźć pracę, będą pewnie ją stosunkowo szybko znajdować. Natomiast ten ogół liczby pracujących, to jest tak naprawdę najważniejsze dla gospodarki, jeżeli liczymy PKB, bo oczywiście możemy pociąć ten rynek pracy, prawda, na przedziały wiekowe i tak dalej, i tak dalej. Te statystyki będą cały czas wyglądać stosunkowo dobrze. Natomiast chodzi mi o tą po prostu liczbę osób, tą przekraczającą 16 milionów, która pracuje. A ja wiem, że to jest trudne zadanie, ale gdybym miał Pan się pokusić o taką analizę, czy w którym punkcie ten Pański scenariusz odbiega od dominującego? No bo ten dominujący scenariusz jest taki, że oczywiście tempo wzrostu gospodarki będzie malało, ale ono raczej spadnie do 3,5% w 2020 roku, 3,3% w 2021 roku, coś takiego. No to jednak jest wyraźnie wyższa prognoza. Pół punktu, 0,7 punktu procentowego. Z czego Pański zdaniem to wynika? Znaczy, czego nie dostrzegają inni analitycy? Wydaje mi się, że część analityków ocenia, że tak jakby druga tura programu 500+, na to pierwsze dziecko być może w podobnym stopniu przełoży się na wzrost konsumpcji, jak to miało miejsce wtedy, w tym pierwszym odcinku, można powiedzieć, 500+. Ja uważam, że nie, dlatego że te środki w znacznym stopniu są przekazywane rodzinom, które są stosunkowo dobrze sytuowane i one raczej nie spożytkują tego na bieżącą konsumpcję. Znaczna część tego pewnie będzie zaoszczędzona. Jest coraz więcej programów, które promują to oszczędzanie, chociażby nawet obligacje rodzinne. I widać coraz więcej sygnałów, że ta stopa oszczędności rzeczywiście ostatnio, właściwie po ogłoszeniu, po rozpoczęciu wypłat, rzeczywiście ruszyła w górę. Jeszcze dodam, że ten rok 2020 tam nie ma żadnego dodatkowego elementu ze strony tej polityki socjalnej, bo 14. emerytura, jeżeli zostanie wprowadzona, to ma być 2021, 13. zostaje i wszystkie te programy pozostałe też zostają, więc ta baza jest stosunkowo wysoka, a nie ma tego pchnięcia w górę, więc z tego powodu też oceniam, że ta konsumpcja nie będzie tak szybko rosła, jak większość oczekuje. Ja rozumiem, że w tym scenariuszu, który Pan kreśli, problem z inflacją, nadmierną inflacją, jeśli będzie, to wystąpi na krótko i właściwie nie będzie potrzeby zaostrzania polityki pieniężnej. Pytanie, czy będzie potrzeba łagodzenia? No to jest dobre pytanie z łagodzeniem. Ja oczekuję, że inflacja będzie jednak poniżej tego, co się spodziewa rynek, co się spodziewa konsensus. Widać, że te kwestie związane z cenami energii, one pewnie w jakim stopniu będą załatwione 50-50, być może 60-40 na
na korzyść konsumentów energii, więc tego takiego wystrzału cen związanego z podwyżkami tych cen regulowanych ja bym się nie spodziewał, a dodatkowo mamy wysoką bazę, jeżeli chodzi o ceny żywności, więc to wszystko będzie, wydaje mi się, zmierzać rzeczywiście do celu, tak jak spodziewa się Rada i prezes Glapiński. A spodziewał się pan jakiejś większej otwartości Rady na takie propozycje, jakie padają na przykład z ust profesora Łona, że trzeba będzie poluzować politykę pieniężną? Wydaje mi się, że raczej Rada będzie czekać na jakieś większe oznaki osłabienia i to nawet nie takiego, jakie ja oczekuję, ale jeszcze głębszego, gdzieś zagrożenie spadkiem tempa wzrostu PKB poniżej 2,5% do okolic 2%. Wtedy być może jakimś takim jednorazowym ruchem te stopy byłyby ścięte. Też tej przestrzeni aż tak dużo przecież nie ma, więc... No tak. Więc wydaje mi się, że raczej to jest ostateczność, jeżeli chodzi o RPP. No, ten scenariusz gorszy niż ten, który pan rysuje, on niejako się w tym scenariuszu zawiera, bo dominujący pogląd jest taki, że obecne spowolnienie różni się od tego za 2012-2013 właśnie tym, że teraz mamy silnego konsumenta, silny popyt konsumpcyjny. Jeśli założyć, tak jak pan mówi, że ten popyt będzie hamował i słabł, no to być może ten wzrost siądzie do takiego poziomu jak wtedy, czyli właściwie prawie w okolice zera w pewnym momencie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To już by było bardzo, bardzo gwałtowne spowolnienie. Też wydaje mi się, że to otoczenie polskiej gospodarki wtedy by naprawdę musiało wejść w głęboką recesję. Także aż tak negatywnego scenariusza się nie spodziewam, również na ten kolejny rok 2021. Także nie oczekuję, żeby to spowolnienie, przynajmniej w tym momencie nie oczekuję, żeby ono jakoś bardzo wyraźnie się zwiększało. Także w przedziale 2-3% ja oceniam, że jest szansa, że będziemy rosnąć również w kolejnych latach. Ale ten pierwszy rzut, ten rok 2020, wydaje mi się, że to może być negatywne zaskoczenie dla wielu. Zmieńmy temat i pomówmy o polityce pieniężnej na świecie. Wczoraj przewodniczący Fedu Jerome Powell oświadczył, że amerykański bank centralny zacznie znowu zwiększać swoje aktywa. Szczegółów tych operacji nie podał, ale wielu komentatorów przyrównuje to do programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Czy rzeczywiście jest to jakaś analogia? Znaczy, w jakim stopniu jest to analogia, natomiast nie jest to systemowy skup obligacji skarbowych z rynku. Te działania mają na celu zmniejszyć presję, zmniejszyć napięcia na rynku pieniężnym. Wydaje mi się, że Rezerwa Federalna trochę chyba za szybko redukowała swój bilans, za dużo tak jakby gotówki ściągała z rynku i teraz... 700 miliardów dolarów w 2 lata mniej więcej. No właśnie, to było stosunkowo szybko i teraz w takich momentach stresu, nie tyle rynkowego, ale związanego czy to z jakimiś płatnościami podatków, czy jakimiś innymi transferami, tej płynności pomiędzy uczestnikami rynku nie ma. Część być może też uczestników rynku obawia się, że te aktywa, które są zastawiane w takich operacjach, one nagle mogą stracić swoją wartość, więc w rezultacie jest taka sceptyczna lub pożycza na wyższe oprocentowanie niż Fed by sobie tego wyobrażał i trochę zaburza ten cały rynek. W dodatku niepokoje związane z tym rynkiem też są negatywne, więc tutaj Fed wchodzi, będzie dostarczać płynność prawdopodobnie być może do 150-200 miliardów dolarów i chyba ten rynek uspokoi. Także mimo tego, że to są podobne operacje, to jednak w tamtym przypadku to było stricte związane z pobudzeniem koniunktury, obniżeniem takich realnych stóp procentowych. W tym momencie to są bardziej kwestie płynnościowe. Czyli rozumiem, że to nie jest substytut dla obniżania stóp procentowych, a pytam o to dlatego, bo do wczoraj, być może dzisiaj tak jest nadal, oczekiwania rynkowe były takie, że pod koniec października na posiedzeniu po raz trzeci z rzędu Fed obniży stopę procentową. One pozostają aktualne? One pozostają aktualne. Ja nie spodziewam się, że to będzie w październiku, ale do końca roku tego nie wykluczam. Ja widzę, że ta amerykańska gospodarka rzeczywiście spowalnia. Ta, można powiedzieć, konwerguje z tymi innymi gospodarkami krajów rozwiniętych. Gdzie mieliśmy taki okres dywergencji tych gospodarek, Stany Zjednoczone,
top player, tak. Reszta gdzieś tam laguje daleko, daleko za USA. To zresztą był tak jakby główny czynnik wzrostu wartości dolara i zresztą tego w ogóle spodziewaliśmy się ponad rok temu w parkiecie, pisałem felieton, że w każdym scenariuszu praktycznie dolar wygrywa i można powiedzieć, że tak się stało. I tak się stało i nawet wygraliśmy w Bloombergu na eurodolarze ranking, na dolar złoty, na euro złoty, więc tak jakby można powiedzieć, że trochę od parkietowego felietonu te nasze prognozy poszły w stronę dolara i wtedy właśnie spodziewaliśmy się tej dywergencji tych głównych gospodarek, natomiast teraz wydaje mi się, że będzie konwergencja Stanów Zjednoczonych w stronę tych gospodarek wolniej rozwijających się i jednak to pociągnie za sobą obniżki stóp procentowych. Fed nie jest jakiś taki bardzo chętny, żeby obniżać te stopy procentowe. Chce wyczekać ten moment, kiedy już rzeczywiście będzie jasne, że to spowolnienie, tego spowolnienia nie da się uniknąć i wydaje mi się, że to będzie na przełomie 2019-2020, te dwie, trzy podwyżki, obniżki oczywiście stóp procentowych, ja uważam, że są realne w perspektywie trzech kwartałów. A stopy procentowe pociągną za sobą w dół dolara, czy nie? Czy nadal ten scenariusz właśnie mocnego dolara w każdych okolicznościach pozostaje w mocy? Ja bym widział, że ustabilizujemy się na bieżących poziomach, te okolice 1,10 na głównej parze walutowej, to jest taki mój scenariusz bazowy i 2-3 kwartały ja bym widział, że gdzieś w okolicach tych poziomów, oczywiście w rozsądnym przedziale wahań 2-3 figur od tego poziomu będziemy się mniej więcej zawierać, a potem zobaczymy, czy gospodarka europejska szybciej odpali, czy w rezultacie zdecydujemy się na jakąś stymulację fiskalną, czy też Stany Zjednoczone jako jednak wydaje mi się bardziej dynamiczna, ogólnie z lepszą taką ideologią gospodarczą, że szybciej się odbije, wtedy oczywiście będzie to kolejny impuls dla dolara. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Marcin Lipka, główny ekonomista firmy Cinkciarz.pl, a na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu zapraszam jutro o godzinie 12.